W godzinach przedpołudniowych na skrzyżowaniu ulic Płaskiego z Armii Krajowej doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Do kolizji doszło o 10:30 w wyniku błędu kierowcy samochodu osobowego marki Opel Astra. Jadący z Płaskiego w kierunku Armii Krajowej 87-letni mieszkaniec gminy Przerośl wymusił pierwszeństwo na jadącym ulicą Płaskiego w kierunku centrum miasta kierowcy samochodu ciężarowego marki Volvo, którym był obywatel Białorusi. W wyniku zderzenia pojazdów w ciężarówce doszło do rozcięcia baku i wycieku paliwa. Policja zabezpieczyła teren. Na miejsce zdarzenia udały się 3 zastępy straży pożarnej. Strażacy przez kilka godzin neutralizowali skutki wycieku. Badanie alkomatem, jak informuje Eliza Sawko, rzecznik prasowy suwalskiej policji, wykazało, iż kierowcy byli trzeźwi. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a całe zdarzenie skończyło się mandatem karnym dla kierującego osobówką seniora z gminy Przerośl.